A uważasz, że na twoich wariacjach cierpi twoja rodzina? Już takie ostatnie pytanie. Czy na moich wariacjach cierpi moja rodzina? Wiesz, w niektórych przypadkach tak. Mhm. Niesłusznie i niesprawiedliwie. Wiesz, jakby jest, na przykład między mną a Julką jest taka różnica, że Julka bardzo waży słowa i bardzo jakby umie powstrzymywać się od komentowania czegoś i tak dalej. Ja w trakcie, kiedy gadam, po prostu gadam. Ja z tobą gadam dokładnie tak samo, tu mając mikrofon, jakbyśmy wyłączyli kamerę, mikrofony, aut, ja będę dokładnie taki sam. W ogóle nie zobaczysz żadnej zmiany, nie? Ja mam taką... No, taki jestem i tak lubię i tak chcę. A Julka nie uczy cię takiej powściągliwości? Znaczy Julka... Bo wiesz, ostatnio z nią rozmawiałem na temat twojej płyty, to powiedziała, że woli rozmawiać o sobie, nie o twojej płycie, bo to jest twoja płyta i żebym porozmawiał o tym z tobą. A pewnie jakbym zapytał cię o jej projekt, to byś coś mi powiedział, nie? Nie chciałbyś być tak jak on, taki dystygowany? Ona jest medialnie mocno ułożona, nie? A to trochę... Wiem, ale... A nie uczy cię tego? Nie mówi ci, ja nie stary, jestem w życiu tak jak ułożony, ja? Wiesz, jakby ktoś mi mówi, że jestem niewychowany, to ja mówię, nie, ja się nie dałem wychować, a nie, że jestem niewychowany. Ja mam jakąś taką sobie, wiesz, no taką butę, taki rodzaj imperatywu, który mnie pcha do rzeczy, które po prostu, że ja mam na swoich warunkach i swoich zasadach po prostu żyć, nie? Faktycznie w niektórych sytuacjach muszę pamiętać o tym, że ktoś może z tego tytułu później dostać rykoszetem i uszanować to. Natomiast generalnie rzecz biorąc, nie chcę być ułożony. Nie chcę, bo ja wiem o tym, że jak ja się ułożę, to ja mogę też stracić w wielu dziedzinach po prostu artystyczną wenę, jakiś, wiesz, rodzaj takiego totalnie spontanicznego aktu tworzenia, nie? Bo to się ma stary, wiesz, to jest na kursie kolizyjnym, nie? Ułożony człowiek i nie wiem, no nie umiem.